Cześć, z tej strony Kapik DJ, witam z kolejnym odcinką z gry Wobbly Life. Tym razem samemu. I dlaczego samemu, to już wam za chwilę powiem. Otóż jest taka rzecz, którą chciałbym bardzo zrobić. Otóż pamiętacie to łóżko może, gdzie był sklep z meblami? To dokładnie tam jedziemy. Bo jest quest związany z tym i ogólnie to tak to wygląda. Próbowaliśmy to zrobić z Jakubem, niestety spieprzyło nam się to przez jakiegoś głupiego buga i musieliśmy restartować grę aż dwa razy. A zaraz Jakub to jeszcze zrobił w ogóle z innym chłopem, Badia się nazywa, może tylko kojarzy z niektórych odcinków, czy tam gdzieś, nie wiem. No i w wyniku tego on ma odblokowaną pewną rzecz, a ja nie, i chcemy ją sobie odblokować. Niestety nagranie, jakie poszło z tego, poszło w pizdu. Bo postanowiłem ją usunąć, bo w sumie nie wiedziałem, czy ja tak dokładnie chcę to wyrzucać, czy nie. No i skończyło się, jak skończyło się. Dobra, jesteśmy na miejscu, znowu mi się zaklinowały nogi w podłodze, naprawdę. Ten bug mnie już tak wkurza. No i wchodzimy po prostu do tego łóżka. Okej, to są najbardziej dziwne sny, jakie miałem chyba. I schodzimy po prostu tutaj na dół. To jest nasz kolega, on jest gadający kanapą i on tak w zasadzie nic nie robi. Tutaj na początku, jak są te wyspy, to trzeba było przynosić do tego gościa, żeby most tu się budował i chyba to trzeba będę musiał zrobić od nowa, tak mi się wydaje. Gdy miałem 10 lat, na świat na burgerów i dostałem zatwardzenia, fajnie. No i mamy most gotowy i możemy przejść, tylko oczywiście jestem debilem, ja pitole. I tutaj ciekawa część, bo mamy Aladdina. Jak dla mnie fajna rzecz, ale komu się podoba, to mu się podoba. I teraz jest ta zagadka, która mi Jakubowi się zbugowała. Przez to, że jeden item chyba wypadł poza granicę, to nie mogliśmy go odzyskać i trzeba było resetować całą grę. To tak, dinozaurowi dajemy łapkę. Zajebiście, działa. Mamy portal do Netheru otwarty. Yo. I to jest część, której już nie znam. Aha, okej. Ej, chmurgi. Yo. Aha. Zajebiście. Dlaczego chmura, na której stanęła, zniknęła? Czemu one znikają?
Albo nie można na niej za długo stać, okej, czaję bazę. Czaję bazę. One się przezroczyste robią. Fajna mechanika, naprawdę. Szczerze nie spodziewałbym się od takiej gry tego. Co on tu za rzeczy sprzedaje? What the fuck? To ma być do golfa? Mogę lodówkę za darmo. Poczekaj, mały Wobbly, aby zobaczyli się ze śpiącym królem, musicie mieć zaproszenie. Pokażcie na zaproszenie, a przepuścimy was przez most. Stać. Nie możesz przejść bez zaproszenia. Szmaty. Jeszcze tu wrócę. Okej, widać jak bardzo twórcy się nastarali nad tym, żeby te schody działały jak schody. A czy ten gościu zaraz będzie sprzedawać zaproszenie? Tak. Przeniosę nawet dwa, co nie? Tak, jestem bogaty. Zaproszenie musi być ważne, mogli opuścić most. A to drugie? Macie. Nie chcą, dobra, ciuli im w dupę. Udało ci się dotrzeć do zamku? Dobra robota, już niedaleko. Śpiący król musi być na górze. Idź i go obudź. A ty nie masz tego zrobić, jak ty umiesz gadać i teleportować się tak przy okazji. O kurde. Poryty. Za każdym razem, gdy twoi po schodach od śpiącego króla próbujecie uśpić. Musimy go zna... Musimy znaleźć sposób, żebyś nie został podczas schodzenia na górę. Popatrz tam. To budzik śpiącego króla. Jeśli jest tutaj, to nie dziwię się, że się nie obudził. Dzięki niemu nie zaśniesz podczas drogi na górę. Możesz go nakryć tym kluczem jak ten. Ale uważaj, możesz znaleźć więcej kluczy po drodze, żeby iść dalej. Okej. To jakiś boss fight? Definitywnie jakiś boss fight popieprzony. Excusez-moi. Gdzie ja mam je znaleźć? Chyba, że akurat były w tych drzwiach, które minąłem, to przepraszam. Tak, w tych drzwiach, które minąłem, to było gdzieś. Nie, nie ma nic. Marnuję czas jak idiota. Ale ty się nie da otworzyć już. A na górę tak daleko, what the fuck? Dobra, to będzie jakaś chora akcja. Do kotła wrzucę. Nie. Gdzie może być? Albo jestem ślepy, albo nie ma. Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić.
Powalone to jest jakieś. No bo ten pokój nie może być bez powodu. A ja mikstury robię. Okej. Czy miałbym gdzieś tutaj przepis napisany? Nie sądzę. Coś się dzieje. A te ryby jeszcze da się włożyć. Nie mam pomysłu. Skórka od banana? Nie. Chleby! Chlebów się nie da włożyć. Fucking shit. Te garnki też nie. Co ja mam zrobić? Da się! Da się, tylko jestem debil. Ale już chyba wiem, jak to ogarnąć. Już chyba wiem. Okej. Mam korbkę. A teraz te piłki tu zniknęły i czy będę mógł iść do kolejnych drzwi? Tak, mogę iść do kolejnych drzwi. Shit. Co tu trzeba zrobić? Okej, widzę parkour. Tylko po co? O mój Boże, o mój Boże. Czemu w grach dla dzieci się zawsze wymaga najwięcej? Tam jest korbka. Jak ja mam to przenieść? Fucking shit. To jest nie do zrobienia. Nie da się tam przeparkurować. Oh my god. Chyba że jestem głupi i bym szedł z zegarkiem. Mogłem tak zrobić, Jezu. Tylko czuję, że z tym zegarkiem będzie się dwa razy ciężej parkurować. No, będzie. Skocz tam, skocz! Dawaj, dawaj, skocz! Dobrze. Boli mnie już ręka od trzymania jednego przycisku. No i co tu trzeba zrobić? Znowu parkour pewnie. No. A tam jest korbka. I trzeba pouzupełniać, mój Boże. Zabiję się. Zagadek ode mnie logicznych wymagają, co to ma być. I to jeszcze z parkurem.
No większej irytacji nie ma. Co się bardziej irytującej rzeczy. A tu jeszcze w ogóle jest spokój. Ja pierdzielę. Nie zdążę, nie zdążę, nie ma mowy. Gdzie jest chociaż ostatnie? Nie wiem, gdzie jest ostatnie, ja pierdzielę. Dobra. Nie. Znowu. Gro, nie rób mi tego. No i gra mi to zrobiła. Ciul mi w dupę. No. Ja pierdzielę, gro! Wtedy skoczy na stolik. Poddaję się. Poddaję się życiowo. Mam dość. Naprawdę, jak nie zrobię tego na odcinku, to ja sobie to zrobię prywatnie, kuźwa. No wskocz na ten stół! Jaki debil z tej postaci zostanie, to ja nie mogę po prostu. Ta gra nie jest stworzona do parkourów, naprawdę. No ja pierdzielę. No wskocz na ten stół. No wskocz na ten stół. Pojebańcu. No ja pierdzielę, co ty robisz? Nie, nie. Kończę ten odcinek w pizdu z tym. Ja mam dość. Ja mam dość. Ja to robię z Jakubem prywatnie.